Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, po dzisiejszej debacie wiemy, że policja w tej sprawie nic nie zrobiła. Premier pozostawił to bez komentarza. Urząd Lotnictwa Cywilnego na brak sprawozdania finansowego OLT Express przedłużył termin jego złożenia o miesiąc ponad termin ustawowy. Prokuratorzy nie reagowali na wiarygodne doniesienia o przestępstwie. Sądy w stosunku do prezesa Amber Gold podejmowały wielokrotnie wyroki kar w zawieszeniu bez kar grzywny. Sąd gdański tak długo przekazywał dokumenty, aż przedawnił się poprzedni wyrok. Kurator sądowy chronił skazanego, potwierdzając nieprawdę. UOKiK według posiadanych dokumentów powinien zakazać, ale nie zakazał publikacji reklam. Urzędy skarbowe działały niezwykle opieszale i z wielką wyrozumiałością w stosunku do Amber Gold. Czy to przypadek złej pracy tak wielu funkcjonariuszy państwowych? Czy też może inne sprawy? Dlaczego pan premier nie zlecił zbadania przez służby? Czy nie jest to przypadek dobrze zorganizowanej grupy przestępczej, która głęboko wniknęła w struktury państwa? Dziękuję. Dziękuję panu.